W dzisiejszym odcinku przed wami losowy skin i nie ma mocni. Na grafice teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni, a challenge będzie zaliczony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uda nam się wygrać grę. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie i oglądajcie ten film do samego końca. A więc widzowie, sprawdźmy, jakiego skina nam wybrało i wygląda na to, że mamy tutaj mrożona, który odpowiada za niebieskie przedmioty. I wydaje mi się, że możemy polecić dokładnie tutaj na tą stację, ponieważ ona jest w miarę duża, a jak wiecie, niebieskie przedmioty są wszędzie, więc wydaje mi się, że będzie łatwo. Siemano wszystkim widzowie, z tego co widzę leci tu jakiś typek, więc Rafa, lepiej żebyś dostał szybko coś niebieskiego. Stary, ja ląduję do budynku, widzę, że ty masz tam chesta, otwieraj. Tak, ja otwieram sobie tutaj tego chesta, nie wiem kiedy ja to rozpalę, no proszę szybciej. Dobra, mamy to, ale niestety nie mamy niczego. Ja na razie wszystko z ziemi podnoszę, że tak powiem, dlatego, żeby inni nie mieli. Wiecie, o co chodzi, żeby ktoś mnie tutaj w ten sposób nie wyeliminował. Najgorsze jest to, że ja nadal nie mam nic. O, dobra, fioletowe kulki to sobie weźmiemy do ucieczki w razie czego, ale jeśli chodzi o bronię, to ja nadal nic nie mam. Nie jesteś sam, ponieważ ja otworzyłem dwie skrzynki, nie dostałem niczego. Teraz idę po trzecią i nadal nie mam niczego, widzowie. Zaczynamy świetnie. Ej, tam jest chest na samolocie. No biegnę po niego, bo trzeba mieć jakieś bronie. Tutaj były obok typy. Słuchajcie, ja też uciekam z tej lokacji, czyli wygląda na to, że jednak chyba łatwiej by było znaleźć fioletowe albo złote przedmioty, ale dobra, słuchajcie, otwieram kolejną skrzynię, no i w kolejnej skrzyni dosłownie nie ma znowu nic. Zakrzek, jak u ciebie? Chciałbym powiedzieć, że u mnie lepiej, ale niestety jest tak samo, nie mam totalnie niczego. Zastanawiam się tylko, czemu one teraz tak rzadko lecą ze skrzynek, bo to jest trochę dziwne. Widzowie, umówmy się tak, wy zostawiacie łapkę w górę i tyle, ile łapek zostawicie, tyle przedmiotów niebieskich nam wyleci za chwilę, także zostawiajcie łapy. No i słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że musimy wygrać mecz, żeby zaliczyć ten challenge, ale do tego potrzebne są nam przedmioty, którymi będziemy mogli grać, bo jak na razie to ja muszę tego zielonego auga mojego wyrzucić. O, dobra, 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 uwaga, bo mamy tutaj kolejne skrzynki. Otwórzmy sobie jedną skrzynię i wygląda na to, no już przez chwilę myślałem, że jest to niebieskie, ale jest jeszcze jedna skrzynia, uwaga. I ja cię kręcę, no dalej nic nie mam. Niech ktoś napisze w komentarzu, o co tu chodzi. Otwieram kolejną, mamy, widzowie, najgorsze co mogło być, bo Uzi, ale jest to lepsze niż nic, więc bierzemy te Uziki, ja jestem zadowolony. Rafa, lecę do ciebie, mam do ciebie jakieś 400 metrów i postaram się ciebie ochronić, póki ty nie masz niczego. Okej, ja otwieram następną skrzynię i fajnie Zakrzek, że mi tutaj o tych Uzikach powiedziałeś, bo oczywiście one mi wyleciały. Plecak sobie zabiorę do szybszego przechodzenia i chyba tutaj... Ej, gdzie jest ten ziomek? Ja tutaj Zakrzek kogoś mam, więc chodź do mnie. Jak najszybciej do ciebie lecę, biorę siorba, lecę kulką i pokonajmy go. Ej, on tu gdzieś jest, ja cały czas go szukam i cały czas go nie mogę znaleźć. Byku, weź, przestań uciekać. O, dobra, użył czegoś do zejścia chyba gdzieś. Ta, widzę go, widzę go. Ej, on będzie odradzać, on będzie chciał odradzać. Lecę, dobra, 11 dostał. Okej, jest biało, ja sobie przeładuję. Ty co ten gościu tu w ogóle robi? Okej, będziemy, dobra, mamy, ja go sobie tutaj zabuduję. Czyli on nie chciał odradzać, on tutaj jeszcze kogoś ma. Eliminuję go, ale oczywiście nie miał nic niebieskiego. Poczekaj, ja przed chwilą słyszałem strzał, ale to możliwe, że na wizualizacji było widać twój strzał, czy to był przeciwnika? Ty, ktoś tu chyba jeszcze jest, na to wygląda. Tu będzie otwierać, dobra, ale dostał. Dobra, zabudował się, podchodzę do niego. Okej, kasujemy, dobrze, nie miał dużo. Zabieram pompę i mam dwa podstawowe niebieskie przedmioty. Mam wrażenie, że dopadła nas SMG-kowa klątwa, widzowie. Rafa dostał niebieskie SMG-ki, Uziki, przepraszam. Ja dostałem niebieskie Uziki, a przede mną leżą kolejne niebieskie Uziki. Nie będę tego komentował, na pewno wiecie, co o tym myślę. Ja tak się teraz zastanawiam, gdzie byśmy mogli przejść. Wydaje mi się, że wybierzemy się na raft, ale dobrze by było, żebyśmy po drodze znaleźli jakąś pompę dla Zakrzaka. Bo ja co prawda tej mojej pompy nie do końca, no nie za bardzo za nią przepadam, ale przynajmniej ją mam, nie to co Zakrzak, także ja teraz postaram się tą pompę znaleźć również dla Zakrzaka i możemy lecieć na raft. Stary, to ty żeś się nie chwalił, że masz takie itemy, ja latam z SMG-kiem, a ładnie widzowie, Rafa nawet się tu nie podzielił informacją, bardzo dziękuję. Nie no, stary, żartuję, lecę do ciebie furą i możemy iść na tego rafta. To ważne, że mamy jakąkolwiek pompę w teamie, bo bez pompy by, jak ja zginę. Aha, bez komentarza. Jak widzicie, mamy kolejny niebieski przedmiot, ale nie za bardzo on nam się przyda. Stary, dawaj, wsiadamy do samochodu i no nie wiem, jakoś postaramy się tutaj znaleźć dla ciebie tą pompę, ale teraz podstawą jest to, żebyśmy przelecieli jak najszybciej na rafta. Tylko zobaczcie, no wszystko pod górkę, no nawet pociąg nam drogę zajeżdża, żebyśmy tam nie jechali, ale w sumie w pociągu są niebieskie przedmioty, więc wiecie co, odpuścimy to na razie i zabierzemy sobie niebieskie przedmioty z pociągu. Widzowie, jestem na pociągu, otwieram pierwsze dwie skrytki, jak to się nazywa? Chyba skrytki, zobaczmy. Niebieskie jemy, a z drugiej skrytki...
I pieskie jemy. Ktoś się tutaj bije u góry, będziemy musieli uważać. Skrzynia zaczyna się otwierać. Jak wiecie, z niej leci naprawdę bardzo dużo przedmiotów. Ktoś... Ty, plecak mi się użył. Ktoś nad nami lata, tylko nie wiem gdzie. Halo? Nigdy nie wiem, jak ktoś leci na tym. Jakiś Iron Man, wydaje mi się, że na S go widziałem. Przy okazji tam się biją chłopy, więc na pewno to było na S. Widzowie, ile jeszcze? Z pół minuty do tej skrzynki. Przeczuwam, że z tego będzie pompa. Ja przeczuwam, że będzie tutaj pompa Cerbera. Dobrze by było. Ktoś jest nad nami. Coś znowu tutaj... Aha, dobra, to ta kapsuła spada. I w sumie możemy pomyśleć o bunkrze, żebyśmy weszli do bunkra, bo tam na tych szafkach jest dużo niebieskich przedmiotów. Ty, w sumie racja. Dobra, widzowie, otwiera się i... Nie wytrzymam, stary. Jak gralibyśmy fioletowym skinem, to by nie było żadnych fioletowych itemów z tej skrzyni. I kroki, uwaga. A gdzie masz te kroki nad sobą? Dobra, widzę ich, widzę. Biję ich jakby... Oj, bardzo dostał, bardzo dostali. Podchodzę, walę go, będzie leżał. Leży jeden. Okej, kasujemy tego drugiego i jest aha, jest drugi team, musimy uważać. 8, 15 dostał. Z tych Uzi to nie ma szans. Biję tego drugiego, on mocno bardzo dostał. Idę na Hagie, stary, on jest nad tobą. 20. Drugi biało, drugi biało. Tu jeszcze jest kolejne auto. Oj, uwaga. Okej, udało mi się to przeżyć. Jeden leży, stary, jeden leży, ale jest kolejny team. Dostał 12 z kolejnego teamu. Przebudowuję się. O, mam pod sobą. Stary, w boksie. Biało w boksie. No nie miałem szans. Słuchajcie, uciekam, bo mam 12 HP. Ja się tutaj na spokojnie teraz podleczę. Szkoda, że tych jemów, o których mówiłem wcześniej, nie zabrałem, ponieważ mógłbym sobie szybko coś wyłowić. Ale mimo wszystko lecę w to miejsce, wezmę wędkę i wyłowię sobie jakieś zielone ryby. I proszę bardzo, my tutaj mamy kolegę. Ja go sobie może wynajmę. O, dał mi apteczkę, to mi się podoba. Także ja się podleczę, on mnie leczy, jest świetnie. Okej, ja sobie tutaj pozbieram jeszcze wszystkie ważne przedmioty, które będą mi potrzebne. I wracam po karty za krzaka. Ale z tego co widzę, to ktoś tutaj jest w środku. 75. Okej, leży, mamy to. Aha, bo to mój bot, myślałem, że ktoś tutaj jeszcze jest. Patrzcie się, co tutaj się dzieje, to jest niesamowite. Ja może na trzeciego sobie wbiję na chwilę i może mi się uda kogoś tu wyeliminować. Aha, bo oni mają... Aha, no tak, trafiliśmy na najgorszych. Zabieramy kartę za krzaka i zabieramy tą furę. Dobra, Rafał, uciekaj. Jak możecie zobaczyć, zostało 18 osób w grze. Jest to dosyć dużo. Przejedziemy teraz na kolejną lokację, żeby tutaj za krzaka gdzieś odrodzić. Mam 400 HP na samochodzie. Dobrze, że nie zaczęli mnie strzelać. A co ciekawe, to byli goście z raftu, których będziemy musieli później wyeliminować. Dobra, ja już jestem na lokacji i zrobimy to w ten sposób. Nie mówiłem wam o tym, ale słuchajcie, ten skin jest idealny właśnie pod odradzanie. Jestem ciekaw, czy ktoś by mnie tutaj zobaczył, jakbym odradzał faktycznie. A tu nagle widzowie głowa z monarchy i do widzenia. Okej, zaryzykowałem tutaj sporo, ale Zakrzak żyje. Musimy teraz znaleźć dla niego jak najszybciej przedmioty. Dobra, widzowie, wróciliśmy do gry. Proszę, żeby ktoś coś zostawił. Jetpack sobie wezmę oczywiście, bo Rafa ma, więc mogę. Ale gdzie są niebieskie itemy? Ja się pytam, gdzie? A, fioletowa pompa, stary, tak ona ziemi leży. To jest niewiarygodne. Może widzowie w sejfie coś na mnie czeka? Jest skrzynka. Czuję tutaj niebieską pompę. Jest niebieski blaster, też dobrze. W automacie do kupna mamy niebieski pistolet, więc ja dla ciebie taki jeden kupuję. I wyrzuciłem tak samo ci uziki, które możesz sobie zabrać. Ale dalej mamy problem z pompą, no nie? I ja mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ tu powinniśmy mieć skrzynię, w której są czasem niebieskie przedmioty. I być może... Aha, ta skrzynia się nie zrespiła chyba tym razem, więc nie mam tu nic. Ej, a to się u mnie zbugowało, czy ktoś się rebootuje? Nie, to jest chyba zbugowane, bo ja mam normalnie reboota na ekranie cały czas, ale to mniejsza z tym. Widzowie, idę po moje Uzi, zabieram, proszę bardzo, wzięte. No, już nie wygląda to źle, na pewno lepiej niż wcześniej. Dobra, Zakrzak, wsiadaj do samochodu i musimy tutaj wyjaśnić gości na trzeciego jak najszybciej, więc lecimy na nich. Czy ty masz pompę, czy nie w końcu, bo już nie wiem. Nie mam pompy, mam pistolet oraz mam SMG-ka, tylko mam też mega mało matca, nie zdążyłem żadnego pozbierać, więc na to musimy uważać. Tutaj biją się dwa medale naraz, więc dobrze by było to teraz wykorzystać i ich tutaj wyeliminować. Jeden chyba jest powalony z tego, co widziałem. Ja po prostu, ty, wjeżdżam mu na głowę. Wjeżdżam mu na głowę, pan nie wie. Aha, dobra, wybudował się, nie? Ja tu łoję, 27 dostał, 50. Co się dzieje? Stary, cofam to i wjeżdżam w nie. Ej, czemu się nie da nic przebić, no? To jest bardzo dobre pytanie. Ej, pa, tu w boksie jest typek. Podmieniam mu ścianę, on jest powalony chyba. A nie, jest jednak, uwaga, bo są mocni. Otwórz mi, proszę. Otworzyłem, uratowałem cię, stary. Byłaby chyba dentka, jakby nie to. Uciekaj, bo jeszcze kolejni, uciekaj. Te medale tutaj wszystkich, widzowie. Jeny, co jest grane? Ej, do mnie, Iron Man, do mnie się pruje, pomocy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że... O, dobra, w końcu ktoś dostał. Tutaj mamy gości, tutaj coś mamy do zebrania. Panie kolego, proszę mnie uleczyć jak najszybciej. Nie wiem, czy ktoś nie leci w swoim kierunku, więc uważaj. Słuchaj, ja na razie staram się bić na daleko, ale no, kraka dałem jednemu na
20. Oni są tam obici, tylko że są strasznie mocni. Kolapsuje metal wallę, kolapsuje metal wallę. Leci na dół, zleciał. Ten gościu to ta... On ma biało, on ma biało, on ma strasznie biało. No, 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 prawie trafiłem. Stary, ja idę szybko tutaj do bunkra na plecy, bo tu może być shotgun jakiś. Dobra, to ty się tam cofnij, ja ich tutaj trzymam jeszcze chwilę. Tylko najgorsze jest to, że ich się nie da wyeliminować, bo oni cały czas się rozbudowują. Są mega mocni, ale są kolejni gości. No jak oni nie dostali? Widzowie, jestem w bunkrze, zdobyłem auga, mam dużo leczenia, więc jest spoko. Ej, tu są jeszcze jakieś kroki. Rafa, wracam do ciebie. Ej, mam typa, dobra, jest kill, leży, 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 leży. I zabieram z niego niebieską pompę. O, widzę, 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 widzę. No, oinka, muszę uważać. Ty masz plecy, ty masz plecy. Dobra, prawie cię pokonał, by. Ja przez chwilę myślałem, że z tamtej góry ktoś na daleko do mnie bije. Musimy uważać, bo oczywiście kolejne medale do mnie przyleciały. No, biało, leży, leży. Stary, to jest na poceniec, to jest na poceniec. Medal chyba powaliłem. Dobra, dobity, 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 pomocy. Aha, dobra, ja dostałem jeszcze od innej ekipy teraz, nice. Tu jest w ogóle dużo, aha, ja do naszego bota biję, pozdro. Ej, stary, wszyscy do mnie biją, wszyscy, cały serwer. Ktoś do mnie też podchodzi, muszę uważać. To ja, spokojnie, nie bój nic, splashę mam, trzymaj. Oni sobie wyrzucili, oni się muszą podnosić, oni się chyba podnieśli, na to wygląda. Że oni się podnieśli? Nie, ja dobiłem swojego. Chyba, że tu jeszcze kogoś powaliłeś. Ej, ten nasz bot gdzieś tu strzelał w tym kierunku, ale do kogo on strzelał? Tego nie mam pojęcia. Rozwalmy to może, patrz tutaj, nie wiem, czy tu kogoś nie ma. Tu będzie loot ziomka, którego wyeliminowałem. Można coś zabrać. Patrz, co on w ogóle miał za itemy. To jest mocne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tutaj był ten medal chyba, bo ktoś go wyrzucił. Chyba, że oni sobie rzucali między sobą. Dobra, przejdźmy sobie może na totalnie inną stronę i ktoś się uleczył, więc możemy podejść do gości, którzy się po prostu tam podleczyli. Dobra, kieruj, stary. Ja ich ogółem widzę. To jest ten, co ja go powaliłem. Uleczyli się. W sensie podnieśli się na busie. Okej, ja tutaj idę na blisko. Tutaj nikogo nie ma, oni się wycofali chyba stąd, przeszli na środek. Biało, biało 60, biało 60. A, widzę, widzę, widzę. Biało, 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 bardzo biało ma. Leży, dobra, leży, 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 leży. Bardzo ci dziękuję za pomoc, dobra, on też został wyjaśniony i ten drugi gdzieś też tutaj jest. Najgorsze jest to, że cały czas ktoś na trzeciego nam tu przychodzi. Ja się lekko podleczę. Ej, ale dymy są w tym meczu. Jest masakra. Użyj soku, bo anulowałem potkę, to było słabe. Cały czas tu ktoś jest, musimy przejść do zona. Dwie jedynki, widzowie, dwie dwójki zostały. No trzeba ich wyeliminować, tych dwójkowych, ale ja myślę, że jeszcze będą chcieli się tu podnieść i solo. Chociaż jest chyba jeden boost przy nas. Ej, goście przechodzą dokładnie w tamtym miejscu. Chyba się powalili, tak na to trochę wygląda. Tutaj uważaj na tego gościa. No jest dym. Widzowie, jest naprawdę mega mocny dym. Ej, ktoś leci na drzewo, chłop, chce wyjść. Ty, gość na drzewo wychodzi. Patrzcie, co ty robisz? Byku. Widzę, widzę. On jest solo? Chyba? Możemy go dojechać. Tak, on jest chyba solo. Dostał bardzo. Lecę w niego, bum, leży. Dobra, mamy to. Czy mamy coś niebieskiego? Oczywiście, że nie. Ja się aktualnie leczę. Została nam dwójka i solówka, stary, więc skupmy się na tej dwójce. Oni powinni być chyba gdzieś niedaleko. Tak mi się wydaje. Tak, kroki. Blisko mnie gdzieś kroki. Okej, ja się buduję do góry tak samo. Dostał 60. Dostał 32 ode mnie. Walę big potkę. Ej! Mam go w boksie. Dobra, leży. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja tutaj postawiłem metal walla. Rozbudujmy na spokojnie. Damy sobie tutaj radę, jak się uleczy. A ty w ogóle nie jesteś obity. Ja myślałem, że ty dostałeś, stary, jakąś mocną pompę, a ty tutaj bez straty HP go wyjaśniłeś. Właśnie ja coś tam dostałem, ale mam medalion tutaj, duma, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Wyjdźmy może na górę. Przejmijmy sobie górę. Jest tu w kratce, podmijam mu ścianę. Moje. Aj, zszedł na dół. 32. Okej, okay, on chyba leci do góry jednak na plecaku. Przynajmniej przez chwilę coś było słychać. On szedł na dół i ja sobie... ty, rebootują! Nie pozwólmy na to. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale jest to trochę dziwne. Dobra, w tego, co się odrodzi, stary, od razu bijmy. To jest, widzowie, niesamowite, że im się udało odrodzić w takim momencie meczu. I jeszcze nic nie dostają ode mnie przynajmniej. Ta, normalnie typy się odrodziły. Ej, chyba musimy... W ogóle, co my robimy? Ja jestem na jakimś skybase'ie. 30, biało, stuwa, 11 HP ma, dostał 89 biało. Za mną jest jeden typek, on się tutaj zabudował w drewnianym boksie. Ja sobie przejmę górę w takim razie, wychodzę gdzieś tam do góry. Rafa, zobacz lepiej, gdzie ja jestem, stary. Ja mam dosłownie sky base'a. Ten gościu, aha, ten gościu płynie w razie czego. 23 dostał. Ja tutaj patrzę od góry, ale go nie widzę. Tutaj jest u mnie. Dobra, dostał, mocno, ma biało, ja się leczę znowu. Czy ja mam do ciebie zejść? Nie, nie musisz, nie musisz. Weź ich tam, bij od góry, nie? W sensie metal wallu i będzie dobrze. Ej, biją się tam wszyscy, tam jest ostra bitka, 30. On chyba nie ma maców, dostał 30 kolejne. Ja jestem na HG, widzę gościa, będzie leżał. Powalił, 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 jaszczur.
Leży, 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 mam killa, mam killa, mam killa, last. Okej, ten lastik jest u mnie, proszę państwa. Zapraszam. Albo ja go w sumie mogę zabudować też. Dobra, 25. Leży. Mamy to.